Dzień dobry, proszę Państwa. W dniu dzisiejszym odbywa się turniej Memoriału imienia Mariana Górskiego. Jest ze mną główny organizator Marek Gołda. Witam Cię, Marku, cześć. Dzień dobry, witam wszystkich, witam kibiców. Powiedz coś więcej o dzisiejszym turnieju. Kto do nas przyjechał, kto nas odwiedził? No, jak Państwo wiedzą, 22 Memoriał, już 22 lata zabawy w Memoriał. Do tej pory rozgrywaliśmy mecze na hali sportowej w miesiącu marcu. Tak było przyjęte zawsze. No. W Memoriale w ogóle do tej pory ponad 35 zespołów przewinęło się z tego tytułu. Natomiast w tym roku robimy to ze względu na epidemię COVID-a, wiadomo, ryzyko i tak dalej. Robimy na stadionie Osiru we Włoszczowie imieniem zresztą Mariana Górskiego, które zostało nadane no, kilka lat temu w drugiej kadencji mojej. Byłeś inicjatorem tej nazwy, prawda, stadionu? No, akurat tak, byłem inicjatorem, gdyż no, grałem za dyrektora Mariana Górskiego, wychowywałem się przy nim, przez fan, kibic i tak dalej. Natomiast zakończąc, w tym roku przyjeżdża GKS Bełchatów z Jackiem Bernsteinem, reprezentantem Polski, Jackiem Popkiem, dużo ligowych zawodników z pierwszej z ekstraklasy. Klepardia Kraków, Busko zaprzyjaźnione, no i Hetman Włoszczowa. Cztery ekipy, gdyż Księża, reprezentacja Polski nie odmówiła ze względów covidowych właśnie, zaległe śluby, no pogrzeby, urlopy przede wszystkim, no niestety nie zebrali składu i dlatego cztery drużyny, ale uważam, że będzie bardzo fajny turniej. Każdy z każdym. Jeszcze jedno pytanie. Wspomniałeś, że przez ten covid, przez tą pandemię po raz pierwszy jest ten turniej organizowany, ten memoriał organizowany na świeżym powietrzu, na otwartych boiskach. Czy pomyślałeś, żeby przenieść ten termin, żeby to nie było jednak wczesną wiosną na hali, tylko jednak, żeby to było na świeżym powietrzu? Zastanawiałeś się już nad tym? Powiem tak, ja zawsze zapraszając gości, szczególnie na takich gości jak Bełchatów, gdzie oni z chęcią przyjeżdżają do Włoszczowy, nie chwaląc się ze względu na poziom zorganizowania, perfekcję, naprawdę dzięki wszystkim sponsorom, bo to jest sztuka zebrać tyle sponsorów, ile ja musiałem się nachodzić, nabiegać, naprosić, no i tak dalej. No i uznanie mi się wydaje w ich oczach mojej osoby za zaangażowanie. Zawsze konsultuję z zawodnikami z drużyn innych, naprawdę, bo mają w tym doświadczenie, gdzie chcą, jakie mają terminy i pod to ja zawsze układam, czyli Bełchatowi pasowało na przykład dzisiaj 21, no Księża woleliby we wrześniu, a wyszło jak wyszło, a pozostali się muszą dopasować. Tak to wygląda. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był radny miejski, organizator, główny organizator Memoriału Mariana Górskiego. I piłkarz, przepraszam bardzo, długoletni piłkarz, Marek Gołda. Zapraszamy do wspólnego oglądania z 22 Memoriału imienia Mariana Górskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie, wszystkiego najlepszego. Jacek Bernstein, reprezentant Polski, na turnieju we Włoszczowie, moi drodzy. Ja proponuję jedną rzecz, goście zaczną.
22. Memoriał imienia Mariana Górskiego, no pierwszy raz na tym stadionie. No jest to naprawdę wyzwanie niesamowite, dzięki tutaj pani dyrektor, bo samemu nie ma szans nawet z zawodnikami, żeby to się ogarnąć. Natomiast no nie chciałem tego roku przegapić, bo wiadomo, ten koronawirus tak nam pogrzebał, że zawsze graliśmy w miesiącu marcu na hali. Nie wiem, jak będzie za rok, natomiast dziękuję, że przybyliście Bełchatowi, Kraków, dziękuję Busko, Włoszczowa. No księża zawiedli, ale no niestety też mają obowiązki i urlopy w tej chwili. Przedstawię, jeśli można, pani Kazimiera Górska, no wszyscy znają, bo ty już jeździcie tyle lat. Zacznę od prawej, bez wyróżnień, prezes meczali naszej spółdzielni, pan Ryszard Pizior. Starosta Włoszczowski, Dariusz Czechowski, gdybym błąd popełnił. Sponsorzy, Łukasz Michalski, prywatnie stomatolog, czapka z przyjaciół. Artur Kowalczyk, prezes Banku Spółdzielczego. Za nim Jarosław Kowalski, też kolega, przyjaciel. Sławomir Owczarek, dyrektor do spraw inwestycji w gminie. Pani Jola Tyjas, dyrektor OSIR Włoszczowa, od niedawna i widać efekty. Nie chcę, że będę mi zdarzył to może mieć, ale mówię to, co myślę. Grzesiu Dudkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej. Nie od dziś. No i burmistrz Włoszczowy Grzegorz Zdzióbek. A, i Kazimierz Pieza, przepraszam, bo to jest dopiero mój. To jest pan przyjaciel niesamowity. On się zawsze czai. Dziękuję, ponieważ niektórzy mają obowiązki. Zacznę od... No mecze były niełatwe. Zacznę od miejsca czwartego, bardzo ambitnego. Drużyna, która nigdy nie zawodzi. AKS Busko. Wręczenie poproszę pana... Zacznę od Ryszarda Piziora może. Jeszcze nigdy nie był na naszej uroczystości. Bardzo proszę kapitana AKS Busko. Jest Wiesław, niezawodny. Forman Finezja. Trzecie miejsce. No, walcząca Klepardia Kraków. To akurat kolega, który korzenie we Włoszczowie też miał. Narania, proszę pana Czołskiego. Darka, starostę Kazimiera. No nie, pani każe pierwsze miejsce włączy. Tak, ale każdy. Gratuluję. Drugie miejsce, niespodzianka. Hetman Włoszczowa. Pan Darek Dąbrowski, proszę, panie Jarosławie. No i teraz już pana Artura Kowalczyka, to jest zawsze u nas gość. Jeszcze będą. Proszę bardzo. No i pierwsze miejsce. GKS Bełchatów, bardzo proszę. Kapitan. Niegrający kapitan Sławomir Buda. Pani Kazimierze, bardzo proszę. Pani tym razem. Gratuluję, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. I teraz pójdziemy po pionie takim. Zaczniemy od burmistrza. Wręczy nagrodę zawodnikom, którego wyróżniliśmy tu ogólnie w trzy osoby. Reprezentant Polski Jacek Bernstein, nie może być inaczej, a Jola Tyjas wręczy, jeśli można. To jest wyróżnienie. Zawsze chętny, który przyjeżdża, jest gość. Nie ukrywam, że chciałem siebie wyróżnić, ale nie mogę. Tak, że się nie wyróżni. Poproszę teraz z Krakowi Marka Marchewkę, też wyróżnionego. Proszę Grzesia Dudkiewicza o wręczenie. Dziękuję bardzo. Serdecznie gratuluję. No i pan burmistrz wręci panu Michałowi Sarneckiemu z AKS Busko. Bardzo proszę. Jest taki? Nie ma? No proszę. A, bo Michał jest kontuzjowany, właśnie. No to tata, dawaj tu, Jarek, odbierze. Bardzo proszę. Przepraszam. Proszę przekazać, ja proszę przekazać najlepsze gratulacje i zdrowia. Tak? Kapitanowie drużyn, może wytypują teraz po trzy osoby z drużyny. Jeszcze dodatkowe takie mam prezenty z poprzednich lat. A oprócz tego bardzo istotne, prezes meczani pan Ryszard Pizior dla każdej drużyny przygotował niespodziankę jak co roku. Nasze wyroby, nasze firmy. Niesamowite.
Słuchajcie, moi drodzy, tu mamy jeszcze bardzo naszą kibickę, fankę Maja, chodź. Chodź do wujka, chodź Maja. Chodź Maja, to sobie zobacz. Chodź. Chodź Maja, brawo, chodź. Brawo, moi drodzy, brawo Maja. To jest ostatni stolbuś. Dzięki za przyjazd, za udział, za walkę, za grę. Za rok zobaczymy, co gdzie, jak kiedyś. Czy pan starosta, czy ktoś z państwa chce coś powiedzieć? Panie burmistrzu? No to pan burmistrz, sufleczko. A ja pani Kazi wręczam oczywiście. Szanowna pani Kazimiera, drodzy piłkarze, cieszę się, że możemy się spotkać. Zawsze, tak jak Marek mówi, spotykaliśmy się w okresie zimowym w innej aranżacji, ale myślę, że te warunki naturalne pozwoliły maksymalnie z siebie dać, co było widać. A tak w ogóle patrząc na was, to widzę ogromny potencjał, ogromną energię. Pomimo upływu lat cały czas was tkwi i życzę wam, aby ta energia nigdy z was nie schodziła, nigdy nie spadała. I tak, ten nowy selekcjoner, gdyby tutaj przyjechał do Włoszczowy, to mam nadzieję, że kilku kolegów, kilku panów na pewno by do reprezentacji wybrał. Czego jeszcze tym młodszym życzę? Pozdrawiam gorąco. Ja myślę tutaj, że dla wszystkich były podziękowania, gratulacje, oklaski dla Marka, bo to jest taki harpagan. To dzięki niemu są sponsorzy, to dzięki niemu jest turniej. Dzięki Marku. Ja jeszcze raz dziękuję sponsorom, mówię, nasz operator, który to, no jutro będzie w świecie już, tak, że wszyscy będą wiedzieć kto, co, gdzie, dlaczego. No trzeba się najeździć, prosić, niektórych mniej, niektórych więcej, ale powiem szczerze, mam wpływ, oni są bardzo w porządku. Dzięki piękne!